nauczanie na temat serii kazań na temat powołani, aby wpływać na. I tak sobie pomyślałem, że ważne jest to, żebyśmy mogli wpływać na, to my musimy być silni, zdrowi, mocni. Siostra Sylwia czytała Psalm 63, tak? Trzeci. W którym mówiła, że Pan Bóg jest Bogiem wiernym, że zawsze nas wyciąga z różnych sytuacji. Tak sobie pomyślałem, że no, wyciąga nas z tych sytuacji, ale nie zawsze musimy brnąć w te sytuacje sami, tak? Bo nieraz jest tak, że wchodzimy sami w te sytuacje i nieraz musimy ponieść konsekwencje tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Ale myślę, że jeżeli będziemy dobrze się odżywiać, jeżeli będziemy dobrze się karmić, jeżeli będziemy zdrowo żyć, to nie pozwolimy w swoim życiu, żeby dochodziło do takich trudnych sytuacji. Dlaczego mówię o żywieniu, o zdrowym odżywianiu się? Dlatego, że dzisiaj troszeczkę będziemy właśnie mówić w tej serii, w tym kazaniu na temat zdrowego odżywiania, na temat dobrego pokarmu, na temat tego, że jako chrześcijanin, żeby dojrzewać, żeby wzrastać, musisz dobrze się odżywiać. Ale zanim będę kontynuował to rozważanie, to chciałbym powiedzieć pewną historię pewnego gospodarza z zachodnio-północnych Indii, który nauczył się w swoim życiu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Kiedy skończyły się żniwa, każdego roku miał dużo czasu, a więc wykorzystał ten czas, żeby jeździć po okolicznych wioskach i dzielić się z tymi ludźmi tym, czego się nauczył. A więc recytował im ten pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Po jakimś czasie, kiedy objechał wszystkie okoliczne wsie, okazało się, że w ciągu 8 lat do Chrystusa poprzez jego chwalenie się tym, czego się nauczył, przyszło około 400 ludzi. Człowiek chciał tylko pochwalić się tym, że nauczył się pierwszego rozdziału i z tym jeździł po okolicznych wioskach. Z tego przyszedł owoc w postaci 400 ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, którzy się nawrócili, którzy przyjęli chrzest. Znamy też podobną historię z zaprzyjaźnionego nam zboru, gdzie jeden z braci uczy się na pamięć psalmów i potem recytuje je w zborze w czasie nabożeństwa. Zobaczymy, jaki z tego będzie owoc, bo myślę, że nie tylko recytuje ten psalm w czasie nabożeństwa, ale też pewnie w ciągu tygodnia, kiedy spotyka się z różnymi ludźmi, dzieli się tym, czego się nauczył. Boże Słowo daje nam zapewnienie. W 55 rozdziale Księgi Izajasza od 8 rozdziału czytamy takie słowa. Jeżeli macie, to otwórzcie. Boże Słowo na 55 rozdziale Księgi Izajasza. Pan Bóg tam mówi takie słowa. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysyłam. W tym fragmencie Bożego Słowa poprzez usta Izajasza Pan Bóg kieruje do nas ważne myśli, że nasze myśli są całkowicie inne niż myśli Boga. Że Bóg nie patrzy, nie myśli tak jak my. My ograniczamy się w naszym myśleniu. Czasami mówimy, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić dla Pana. Czasami ograniczamy się w tym sensie, że mówimy, że do niczego się nie nadajemy, są lepsi od nas. A Pan Bóg mówi, nie myśl tak wcale, bo ja tak o Tobie nie myślę. To są tylko diabelskie potrzeby, które diabeł po prostu próbuje Cię zniewolić, żebyś nic więcej nie zrobił, żebyś nie wzrastał, żebyś się nie rozwijał. W 11 wersecie Pan Bóg mówi, że tak jest z Jego Słowem, jak z deszczem, które przychodzi i nawadnia ziemię. Daje urodzajne i kwitnące rzeczy. I tak samo jest z Słowem Pana, które wychodzi z Jego ust. Ono nie wraca puste. Ono przynosi owoc.
Boże Słowo ma moc do tego, żeby zmieniać serca ludzi, żeby ludzie zwracali się do Chrystusa, bo Boże Słowo nie wraca bezowocnie. I my jako ci, którzy zostaliśmy powołani, żeby wpływać na środowisko, w którym żyjemy, na ludzi, z którymi Bóg nas, z którymi się spotykamy, których Bóg stawia na naszej drodze, właśnie mamy mówić Słowo Boże. Mamy karmić tych ludzi Bożym Słowem. Mamy przekazywać to, czym żyjemy, żeby ci ludzie mogli doświadczyć przemiany swojego życia, żeby to Słowo, które zostało wypowiedziane, nie było bezowocne. Bo Boże Słowo ma moc. Boże Słowo ma moc. I to Boże Słowo powinno wpływać na mnie, na moje życie chrześcijańskie, żeby moje życie wpływało na społeczeństwo, w którym żyję. I zobaczcie, że im więcej ja karmię się Bożym Słowem, im więcej ja żyję Bożym Słowem, tym więcej ludzi wokół mnie mogą doświadczać Bożego Słowa poprzez moje życie, mój sposób bycia, mój sposób mówienia, mój sposób zachowywania się. Kiedy zajrzymy do pierwszego kościoła w pierwszym wieku, widzimy, jak Ewangelia wpływała na społeczeństwo. Jak ludzie się przemieniali, jak ludzie zwracali się do Chrystusa. Dlatego, że to nie była moc w tych apostołach, to nie była moc w uczniach, ale moc była w Bożym Słowie, które oni wypowiadali. I tak samo jest dzisiaj w naszym życiu. Musimy karmić się Bożym Słowem, aby moc Bożego Słowa mogła zmieniać otoczenie, w którym żyjemy. Wielu chrześcijan dzisiaj odcina się od Bożego Słowa, od tej kotwicy, której powinni mocno się trzymać, prawdy objawionej w Piśmie Świętym. Odcinają się od tego, co mówi Boże Słowo i wprowadzają jakieś swoje metody, swoje sposoby do przekazywania Ewangelii. I nie zawsze ta Ewangelia jest zdrowa, nie zawsze ta Ewangelia jest dobrym pokarmem, bo czasami w tym dobrym pokarmie są jakieś konserwanty, które później powodują, że coś się szybko psuje. Potrzebujemy dzisiaj, aby jak najwięcej chrześcijan stawało się prawdziwymi chrześcijanami. Dzisiaj jest moda w świecie na zdrowe odżywianie. Tak? Dzisiaj reklamy, nie mam telewizora, nie oglądam, ale przypuszczam i też to, co postrzegłem w internecie. Jest pełno reklam, które mówią: kup to, bo to jest zdrowe. Kup to, bo to ci pomoże na to. Kup tamto, bo to jest bez konserwantów. I myślę, że ludzie dzisiaj są w takim szale zakupów i wchodzą do supermarketu i chcą tego, co najlepsze. Chcą tego, co jest bez konserwantów, chcą tego, co wpłynie na ich zdrowie. Ale jest jeden haczyk. Żeby dobrze się odżywiać, żeby odżywiać się bez konserwantów, żeby wejść do sklepu i znaleźć regał z tymi zdrową żywnością, to trzeba coś zrobić. Trzeba szukać. Trzeba włożyć trochę wysiłku, żeby znaleźć ten regał, bo on nie jest tak od razu widoczny. Gdzieś tam pewnie na końcu jest. Trzeba poświęcić czas. Trzeba pójść do sklepu. I te rzeczy, które są bez konserwantów, są droższe. Wymagają jakiegoś poświęcenia z naszej strony. Odłożenia jakiejś większej gotówki, żeby można było z nich korzystać. I myślę, że podobnie jest sprawa z nami, z chrześcijanami. Jeżeli chcemy stawać się prawdziwymi chrześcijanami, jeżeli chcemy wpływać na nasze rodziny, na środowisko, w którym żyjemy, to musimy i powinniśmy zdrowo się odżywiać czystym Bożym Słowem. Czystym Bożym Słowem, które ma moc zmieniać ludzi. Wierzycie w to? Dlaczego wierzycie w to, że Boże Słowo ma moc zmieniać ludzi? Bo tam jest prawda. Bo żyjemy. Bo nas zmieniło. Tak? Przede wszystkim. Bo nas zmieniło. To jest coś autentycznego, co nie jest do podważenia. Możemy powiedzieć, to słowo mnie zmieniło. Zobacz, jaki dzisiaj jestem, a jaki byłem. Ja mam takie świadectwo pewnego pana z ośrodka, który przyjechał na terapię jako człowiek niewierzący, człowiek pijący, człowiek z takiego marginesu społecznego. I po 3-miesięcznym pobycie w ośrodku pojechał do domu. I słuchajcie, żona go nie poznała. Żona powiedziała: to nie jesteś ty. A on mówi: jak nie? No jestem taki sam, jaki byłem. Nie piję i nie biorę udziału w jakichś tam bijatykach, ale jestem taki, jaki byłem.
I żona mu mówi, nie, to nie jesteś ty. I przyjechał i rozmawiał ze mną. I mówi, pastorze, nie wiem co zrobić, bo pojechałem do domu i żona mnie nie rozpoznaje. Mówi, że to nie jestem ja. I prosił. Dlaczego się zmienił? Dlatego, że doświadczył działania Bożego Słowa. Dlatego, że zaczął czytać Boże Słowo i to Słowo zaczęło go całkowicie zmieniać. Zaczęło zmieniać jego sposób bycia, sposób zachowywania się. Do takiego stopnia, że nawet żona, która z nim żyła wiele lat, nie poznała go, tak? Że zmienił się na innego człowieka. Psalm 119, 9 i 11 werset mówi tak. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie, przez to, że będzie przestrzegał tego słowa. W moim sercu przechowuję Twe słowo, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Zobaczcie, że psalmista mówi, że jeżeli znasz Boże Słowo, jeżeli karmisz się dobrze, czystym Bożym Słowem, to Boże Słowo jest po to w Twoim życiu, żeby Cię ochraniać przed grzechem, żebyś podobał się Bogu, żebyś w każdej dziedzinie swojego życia był prawy i sprawiedliwy, tak jak tego oczekuje Bóg. Jeżeli nie karmimy się Bożym Słowem, to skąd mamy wiedzieć, że te rzeczy są niedobre, te rzeczy są złe? Tylko i wyłącznie, kiedy czytasz i rozważasz Boże Słowo, kiedy się nim karmisz, możesz być pewny, że doświadczysz zwycięstwa nad grzechem i możesz podobać się Bogu w każdej dziedzinie swojego życia. Kiedy apostoł Paweł żegnał się z wierzącymi w Efezie, powierzył ich Bożej opiece i przypomniał im to, że Boże Słowo jest silne, jest mocne, jest gotowe, jest zdolne zbudować ich i zmienić ich i zapewniał ich o tym, że kiedy doświadczą i będą doświadczać Bożego Słowa, będą stawali się i będą mogli doświadczać uświęconego życia. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, w 32 wersecie, czytamy takie słowa. Apostoła Pawła skierowany do kościoła w Efezie. A teraz powierzam was Bogu oraz Słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was budować i zapewnić dziedzictwo między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia. Bóg daje nam zdrowy pokarm, żebyśmy dosięgnęli duchowej dojrzałości, żebyśmy mogli dorastać do duchowej dojrzałości, żebyśmy byli przygotowani do wieczności z Bogiem. Bo Boże Słowo ma moc, ale Boże Słowo też jest żywe i skuteczne. O tym mówi autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 12 i 13 wersecie. Słowa, które często z tej kazalnicy padają w ostatnim czasie, ale myślę, że słowa, które też często my sobie powtarzamy. Autor mówi tam tak, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Jeden chyba z najważniejszych tekstów mówiących o Bożym Słowie, jakie ono jest, czym jest Boże Słowo. Zobaczcie, że nierzadko doświadczamy w swoim życiu tego, że Boże Słowo nas zadziwia. Ile razy was w ostatnim czasie zadziwiło Boże Słowo, które przeczytaliście? Fragment Biblii, który przeczytaliście. Nawet wielokrotnie czytając ten sam fragment, ono potrafi nas zadziwić. Potrafi nam otworzyć oczy na coś nowego. Stereotypowo. Posiada niesamowitą siłę do tego, żeby nawet najtwardszego grzesznika doprowadzić do opamiętania i przyprowadzić pod krzyż, żeby wyznał swoje grzechy i doświadczył łaski. Kiedyś była taka historia i to jest opisane gdzieś w historii. Kiedyś była taka historia, jest opisana w historii. Miała miejsce takie wydarzenie w historii za czasów Lutra, kiedy ludzie skierowali do Lutra takie słowa o tym, że on zmienił świat, że on po prostu doprowadził do reformacji. A Luther powiedział, to nie ja. To słowo zrobiło wszystko. Ja tylko byłem ułomnym narzędziem w ręku Boga, który posłużył się mną do tego, żeby jego słowo mogło zmienić
i doprowadzić do reformacji. Boże Słowo jest żywe, mówi autor listu do Hebrajczyków. Dlaczego Boże Słowo jest żywe? Bo Bóg jest żywy. Bo Bóg jest żywy i jest pośród nas. Izajasz w 40 rozdziale, w 8 wersecie mówi tak. Trawa usycha, kwiaty więdną, lecz Boże Słowo, lecz Słowo naszego Boga trwa na wieki. Ono nigdy nie przeminie. Ono nigdy się nie straci terminu ważności, dlatego że Boże Słowo jest żywe, tak jak Bóg jest żywy. Ponieważ Bóg jest autorem tego Słowa. A skoro autor jest żywy, to i słowa Jego ciągle są żywe. Słowo Boże daje nowe życie martwym grzesznikom. Każdy z nas był martwy, każdy z nas doświadczył nowego narodzenia poprzez Boże Słowo, poprzez to, że Słowo zaczęło w nas pracować. Apostoł Piotr w 1 rozdziale, w 23 wersecie napisał tak. Jako ludzie odrodzeni z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez Słowo Boga żywe, nieprzemijające. Jesteśmy ludźmi odrodzonymi nie przez coś zniszczalnego, ale przez niezniszczalne Słowo Boga, które jest nieprzemijające. Ono nigdy się nie przeminie, nigdy nie straci ważności. Bóg wczoraj i dziś i na wieki jest taki sam. Jego Słowo tak samo. Wypowiedziany raz, trwa na wieki. Jest żywe Słowo. Dlatego, że to Słowo objawione w Piśmie Świętym, do którego mamy dostęp, które możemy czytać, ono odpowiada na dzisiaj na nurtujące nas pytania. Dzisiaj odpowiada na potrzeby i sytuacje, w których się znajdujemy. Zostało spisane kilkanaście wieków temu. Ale ono dzisiaj jest dzisiaj odpowiada na potrzeby, których się ja i ty znajdujesz. Mówi o kwestiach, które dzisiaj są poruszane. W XXI wieku. Odpowiada na pytania, które dzisiaj zadajemy. Słowo Boże jest skuteczne. Bo osiąga to, co Bóg zamierza. Bo osiąga to, co Bóg chce zrobić. Bóg nie potrzebuje strategii w głoszeniu, wizji, jakichś planów. Dlatego, że Bóg wie, że Jego Słowo ma moc zmienić każdego człowieka, do którego dotrze. Dzięki działaniu Ducha Świętego w jego sercu. My tworzymy wizję, tworzymy plany, tworzymy strategię, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy są dzisiaj zagubieni. A Bóg mówi prosto. Idź i mów. Idź i zwiastuj im zdrową naukę, zdrowy pokarm, a będą się nawracać. Dzisiaj tworzy się... Dobra, nie będę mówił, bo moja żona znowu będzie potem strofować, że coś powiedziałem. A więc Boże Słowo odpowiada na nasze pytania, na nasze sytuacje, w których się znajdujemy. Jest skuteczne? Bo o tym mówi Izajasz w 55 rozdziale w 10 i 11 wersecie, o tym co czytaliśmy. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię, czyniąc urodzajną i kwitnącą, dając zaś siewne ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, mówi Bóg. Nie wraca do mnie próżne, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Wypełnia Boże zadanie, które Bóg kieruje poprzez nie do człowieka. A co z ludźmi, którzy nie słyszą i odrzucają Boże Słowo? Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Czternasty i piętnasty werset. Tam Pan Jezus mówi tak. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi. Będziecie stale słuchać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się przyglądać, lecz nie zobaczycie. Gdyż tłuszczem obrosło serce tego ludu i nic do nich nie dociera. Oczy pozamykali, aby nie zobaczyć. Uszy pozatykali, aby nie usłyszeć. I sercem nie rozumieć i się nie nawrócić i nie dać się uzdrowić.
Tacy są ludzie, którzy nie przyjmują Bożego Słowa, którzy odrzucają Boże Słowo. Sami pozatykali swoje uszy. Sami pozatykali swoje oczy, pozamykali swoje oczy, żeby nie widzieć, żeby nie słyszeć, żeby się nie nawrócić, żeby nie doświadczyć uzdrowienia. Bóg nikogo nie zmusza do tego, żeby przyjęli Jego Słowo, żeby doświadczyli nowonarodzenia, doświadczyli przemiany swojego życia. Bóg mówi, ja Ci to daję jako łaskę i skorzystaj, abyś mógł wiecznie żyć ze mną w niebie. Żebyś mógł doświadczyć tego, co przygotowałem dla Ciebie i dla Twojego życia. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że Boże Słowo ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. To musi boleć. To musi bardzo boleć, jeżeli dotyka nas szpiku, jeżeli dotyka nas tych stawów. Ale boleć dlatego, żeby przyniosło uzdrowienie. Kiedy byłem w piątek w szpitalu u pastora Rafała, to właśnie on przeżywał taki ból. Ale ten ból prowadził do uzdrowienia, bo to już było po operacji, tak? Taki ból pooperacyjny. Nie jestem fachowcem, ale myślę, że tak to właśnie na tym polega, że ten ból już taki pooperacyjny prowadzi do uzdrowienia. I tak samo ten ból, który przenika nas, kiedy doświadczamy, kiedy mamy spotkanie z Bożym Słowem, jest po to, żeby nas uzdrowić. Bo grzech w naszym życiu jest jak rak. Rozwija się i prowadzi do śmierci. A Bożym celem w naszym życiu jest doprowadzenie do uzdrowienia, a nie do pozostawienia tej rany. Dlatego też Bóg, posyłając swoje słowo, doprowadza do tego, że ono przenika nas bardzo głęboko. Żeby uzdrowić to, co najgłębiej schowane. Żeby uzdrowić to, co najgłębiej skryte. Żebyśmy mogli żyć zdrowo w tym świecie, w którym Bóg nas stawia. Żebyśmy mogli wpływać na innych ludzi. Bo jak chory człowiek może wpływać na drugiego chorego? Nie za bardzo. Zdrowy na chorego będzie wpływał, bo mu pomoże, poradzi, pokaże, objawi i powie, zobacz, byłem taki sam chory jak ty, ale dzisiaj dzięki Bożej łasce, Bożemu Słowu jestem uzdrowiony, jestem zdrowy. Ktoś kiedyś powiedział, że Biblia jest najniebezpieczniejszą książką w świecie. I chyba się z nim muszę zgodzić. Dlatego, że kiedy zaczniesz ją czytać, to ona zmieni twoje życie. Że kiedy zaczniesz się nią karmić i pozwolisz na to, żeby ten pokarm wpływał na twoje życie, to zmieni ciebie, zmieni twoje życie, ale też i będzie zmieniało twoje otoczenie, w którym żyjesz. Bo Boże Słowo ma moc wpłynąć na ciebie i na każdego, kto się styka z tobą, kiedy ty żyjesz Bożym Słowem. Boże Słowo jest zdolne osądzić zamysły i zamiary serca. Także kiedy Bóg dociera do ciebie z Bożym Słowem, to jest w stanie dotrzeć do najmniejszych, najbardziej skrytych zakamarków twojego serca, do ich zamysłów, zamiarów twojego serca. Bo jest potężne, bo chce, żebyśmy pozbyli się naszych grzechów. Chce, żebyśmy doświadczyli całkowitego oczyszczenia i wolności w Chrystusie. Zobaczcie, że słowo, kiedy czytamy, ono przypomina nam rzeczy, o których już dawno czasami zapomnieliśmy. Przypomina nam rzeczy, które czasami gdzieś schowane w zakamarku naszego serca. Po co? Po to, żeby nam objawić, że to nie jest miłe Bogu. Że to się Bogu nie podoba, żebyśmy odrzucili to, żebyśmy oczyścili się z tego, żebyśmy mogli być uzdrowieni i otrzymać wolność w Bogu. Boże Słowo mówi tak w Hebrajczykach 14:3. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Nie da się ukryć przed Bogiem. Niezależnie, gdzie byś się schował, niezależnie, co byś schował w swoim sercu, nie da się tego ukryć przed Bogiem. Przykład mamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy Adam i Ewa doświadczali, zgrzeszyli
i próbowali się schować przed Bogiem. Bóg zadawał to pytanie, gdzie jesteś, ale tak naprawdę to pytanie było skierowane do Niego, żeby się zastanowił, w którym miejscu się znalazł. Nie to, że Bóg go nie wiedział, gdzie jest, nie widział go. Bóg wszystko wie. Bo słowo obnażony oznacza nagi. I Bóg chce, żeby właśnie poprzez to słowo stawać się nagim przed Nim. Takim, jakim Cię stworzył. Nie dla Boga, ale dla Ciebie. Żebyś Ty stanął w prawdzie i zobaczył, w jakim miejscu się znajdujesz. Bóg widzi wszystko. Nawet najgłębsze myśli i motywy naszego serca. Musimy dbać o stan naszego serca. Musimy dbać o to, żeby to serce było czyste przed Bogiem. Żeby to serce... Hebrajczyków 14-16. 4 rozdział, 14-16 werset brzmią tak. 4 rozdział, 14-16 werset. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas praw. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdyż przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą moc w stosownej porze. Nie wystarczy być częścią towarzystwa ludu Bożego. Nie wystarczy tylko być i przychodzić na niedzielne nabożeństwa, żeby móc powiedzieć, że jestem nowonarodzony, że jestem chrześcijaninem, że mogę wpływać, jestem powołany, żeby wpływać na otoczenie, w którym Bóg mnie stawia. Boże Słowo mówi, że mamy się zbliżać odważnie i ufnie do tronu łaski, aby dostąpić tam miłosierdzia i znaleźć łaskę zapewniającą moc w stosownej porze. Każdego dnia powinniśmy, karmiąc się Bożym Słowem, zbliżać się do Chrystusa i z Jego czerpać te łaski, które potrzebne nam są w codziennym naszym życiu. Jakub w 1 rozdziale, w 22 wersecie mówi tak: bądźcie także wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przejrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Jeżeli dzisiaj jesteś w tym miejscu, to wierzę, że Bóg chce dokonać czegoś niesamowitego w Twoim życiu. Chce, żebyś doświadczył mocy Bożego Słowa. Chce, żebyś doświadczył w swoim życiu przemiany swojego życia, ale też chce, jako nas, chrześcijan, widzieć tymi wykonawcami tego Słowa, którym się karmimy. Wykonawcami Słowa, które zostało nam objawione i które przemieniło nasze życie. Bóg chce, żebyśmy dzisiaj, stając się tymi wykonawcami, mogli wpływać na otoczenie, na środowisko, na ludzi, z którymi się spotykamy. Nie bądź jak słuchacz, który przychodzi, przegląda się i odchodzi, ale bądź jak ten, który przychodzi, przegląda się i zmienia swoje życie. I poddaje się pod prowadzenie Bożego Słowa. Bo to jest praktyczne chrześcijaństwo. Karmienie się czystym, bez konserwantów, Bożym Słowem i bycie Jego wykonawcą, to jest bycie praktycznym chrześcijaninem. Bóg tego od Ciebie oczekuje, Bóg tego ode mnie oczekuje. Bo całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Jeżeli nie poddajesz się pod poprawę, pod szukanie błędów, pod wychowywanie sprawiedliwości, Bożemu Słowu, to nie jesteś wyposażony do tego, żeby dobre dzieło czynić wśród ludzi, których Bóg Cię stawia. Dlatego, że nie jesteś dobrze wyposażonym narzędziem. To tak, jakbyśmy próbowali pójść z jakimś tępym nożem, wycinać jakieś, nie wiem, materiały. Próbowaliście kiedyś przecinać materiał tępym nożem? Co wtedy wychodzi? Poszarpane takie. Nie wychodzi taka równa
takie równe cięcie, tylko takie poszarpane to cięcie. I podobnie jest z nami, którzy idziemy, jesteśmy powołani, aby wpływać na, ale nie karmiąc się Bożym Słowem, właśnie robimy coś takiego. Jesteśmy takim tępym nożem, które przecina te wszystkie rzeczy i wychodzą takie poszarpane. A Bóg mówi, kiedy będziesz poddawał się pod wychowywanie sprawiedliwości Bożego Słowa, kiedy będziesz poddawał się pod wykazywanie błędów poprzez Boże Słowo i będziesz chętny do poprawy tych swoich błędów, będziesz gotowy i wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła, do którego Cię będę posyłał. Będziesz dobrym narzędziem w moich rękach. To jest tak jak z ołówkiem. Kiedy masz ołówek, to co jest najważniejsze w ołówku, w długopisie? Wkład. Wkład? W długopisie akurat nie wkład. Tusz. Bo co z tego, że mam długopis, co z tego, że mam wkład, jak nie mam tuszu? Nic nie zrobię. Choćbym nie wiem, co próbował, to nie napiszę nic. I tak samo jest z nami. Jesteśmy tym długopisem, ale tym tuszem jest Duch Święty, który ma prowadzić nas, który ma korygować, który ma poprawiać, który ma wskazywać drogę, którą pójdziemy, żebyśmy mogli wykonywać wszelkie dobre dzieła, do których Bóg Ciebie powołał. Amen.